Witam Państwa bardzo serdecznie. Moja część będzie bardzo nasycona informacjami technicznymi. Zaczniemy od produktów, które po raz pierwszy pokazujemy publicznie w Polsce. Nie mówię tutaj o pokazach polowych, bo tam te dwa czynniki były prezentowane w większości z Państwa w warunkach polowych. Jednakże tutaj jest okazja podczas targów, podczas wystawy na spokojnie, statycznie zapoznać się z dwoma nowymi ciągnikami w naszej gamie. Są to ciągniki, które z naszej perspektywy są bardzo ważnymi maszynami na polskim rynku, dlatego że wpisują się w ten segment ciągników rolniczych, których my od zawsze, powiedzmy sobie, brujemy. Mamy nowego następcę ciągników TL T5000, druga generacja ciągnika T5. Prezentowany dzisiaj Państwu model to jest T5120. Został on unowocześniony o kilka ciekawych funkcji, ale oczywiście, żeby spełniać obowiązujące normy emisji spalin, przede wszystkim w tym ciągniku został zmieniony system oczyszczania spalin. W tej chwili do ciągnika T5 wszedł wysokowydajny układ SCR, czyli ciągnik, żeby prawidłowo funkcjonować, potrzebuje preparatu AdBlue. To jest jakby nawiązanie do rozwiązań technicznych, które stosujemy w maszynach o mocy powyżej 120 koni, nie tylko ciągnika, ale również kombajna, czy szczarniach samobieżnych. To jest kontynuacja naszej polityki lidera czystej energii. To jest ciągnik, który stoi blisko pasa, więc w tym pierwszym, jakby powiedzmy sobie, punkcie bardzo wizualnie naciskamy na to, żeby prezentować te nowości w odpowiednim miejscu. T520 moc znamionowa i maksymalna 117 koni mechanicznych, przekładnia doskonale znana 16x16 elektrokomand, czyli coś, co jest sprawdzone, w tej chwili zostało unowocześnione. Taką naprawdę poważną funkcją, która wpisuje się w ten ciągnik, jest amortyzacja przedniej osi. Klienci od kilku dobrych lat oczekują, żeby ciągnik około 100 koni, 115 posiadał już na swoim pokładzie właśnie amortyzowaną przednią oś. Wychodząc naprzeciw tym oczekiwaniom, dajemy klientom możliwość zamówienia ciągnika, nowego ciągnika T5 z amortyzowaną przednią osią. Drugą nowością, którą również dzisiaj prezentujemy szerszemu gronu publiczności, jest ciągnik T6. Prezentowany model to jest akurat T6 145 Autocomand, czyli ciągnik wyposażony w przekładnię 10-stopniową Autocomand, którą my produkujemy. Ciągnik, który tak naprawdę również wchodzi teraz w normę emisji spalin TIR-4B dzięki zastosowaniu dodatkowych elementów w wykładzie wydechowym. Natomiast sercem tego ciągnika jest czterocylindrowy silnik o pojemności 4,5 litra. Duża przestronna kabina, komfort, stawiamy cały czas na te elementy, które wpisują się w potrzeby naszych klientów. Idąc dalej, mamy po raz pierwszy na wystawie AgroShow ciągnik T7 Heavy Duty 315 w limitowanej wersji Blue Power, czyli ten stojący na środku 315-konny ciągnik. Ciągnik, który rozstawem osi wynoszącym jest niespełna 3 metry, wpisuje się właśnie w potrzeby polskich rolników, którzy nie tylko korzystają z tego typu maszyn w polu, ale również wykorzystują je w transporcie. Multiuniwersalny ciągnik do wszelkich zadań, ale też ciężkiej pracy, która stawiana jest w tego typu maszyny. Idąc dalej, mamy nową prasę. Prasę stałokomorową, którą pierwszy raz pokazujemy w Polsce. To jest kolejna nowość. Prasa, która znajduje się tutaj, powiedzmy sobie, w tym pierwszym eksponowanym miejscu tuż za ciągnikiem serii T7. Mamy totalną nowość, coś co pokazujemy zupełnie po raz pierwszy na polskim rynku, a mianowicie chodzi o header typu pick-up. Państwo otrzymacie materiały prasowe z danymi technicznymi tego rozwiązania, tylko powiem, że jest to header stworzony do dwuetapowego zbioru żniwnego, prawda? To jest header, który w tej chwili zamontowany jest na kombajnie serii CX, eksponowany na naszym stoisku. Mamy najmocniejszy kombajn w naszej ofercie CR 1090 z napędem gąsienicowym. To jest najpotężniejszy kombajn, który dzisiaj prezentujemy. Mamy sieczkarnię samobieżną, mamy również dużą prasę prostującą, mamy prasę zmiennokomorową, mamy ciągniki, pełną gamę ciągników, począwszy od 20-konnego ciągnika Boomer, a poprzez ciągnik T3F, poprzez ciągnik TD4F, mamy ciągnik 75-konny T4 Powerstar, mamy ciągnik wpisujący się doskonale w gospodarstwa leczarskie T485, mamy ciągnik T6, mamy ciągniki T7, pełna gama, to co chcemy przekazać naszym klientom, to co uważamy, że w tej chwili jest najbardziej istotne z perspektywy naszej, z perspektywy potrzeb rynku, postaraliśmy się, aby również znalazło się na dzisiejszej wystawie.
Jeżeli mówimy o nowościach produktowych, to tak jak powiedziałem, prezentujemy trzy kombajny, możemy zapomnieć również o najważniejszym dla nas z perspektywy polskiego rynku kombajnie serii TC. Na dzisiejszej wystawie prezentujemy model TC5.70, czyli bardzo popularny model, w którym również nasi klienci bardzo, powiedzmy sobie, się związali przez ostatnie lata. Prezentujemy również systemy precyzyjnego rolnictwa. To jest działka w, powiedzmy sobie, naszej gamie produktowej, która z roku na rok wyskakuje coraz szersze rzesze zwolenników. Klienci dostrzegają potrzebę inwestowania w te systemy, ponieważ ta inwestycja daje szybko idące oszczędności. Czyli dziś inwestujemy w sprzęt, a począwszy od jutra, od momentu, kiedy instalujemy ten sprzęt, już czerpiemy same korzyści. Możemy pracować dłużej, możemy pracować wydajniej, bardziej precyzyjnie, co za tym idzie, oszczędzać na każdym wykonywanym zabiegu. Ja wspomnę tylko jednej rzeczy, że teraz jeszcze do końca września mamy promocję, dzięki której klient może kupić pełne doposażenie tego systemu za niecałe 1000 zł, a dokładnie za 990 zł. To jest cena promocyjna, którą chcemy jakby pozwolić klientom wejść w świat precyzyjnego rolnictwa.